jak my się czujemy jako Power Couple. Właściwie wędrowaliśmy do tego programu z wielką nieśmiałością i z taką, taką nieświadomością tego, co nas czeka. Zdaliśmy oczywiście całą misję programu, bo byliśmy po rozmowach z reżyserem, bo na początku odmówiliśmy, mówiąc, że raczej my się nie nadajemy, jesteśmy małżeństwem mieszanym. Mąż jeszcze tak, jeszcze z językiem polskim, że będzie mieli jakieś problemy, a to na pewno będą językowe zadania. Trzeba było tłumaczyć, no to wiadomo, zanim przetłumaczymy, no to już tam czas leci. Ja z kolei jestem strachajła, taka wydelikacona panienka, mówię, jak będą jakieś takie historie, jakieś wyczynowe, sportowe, no to gdzie ja tam po prostu ze swoim peselizmem będę się pchała? Ale po rozmowie z reżyserem Wojtkiem Iwańskim, który stwierdził, że tu chodzi zupełnie o co innego w tym programie, że właśnie pokazać relacje, właśnie wielokulturowe i dogadywanie się ze sobą, porozumienie, komunikację, więc mówię, no to idziemy w to. Ale potem dostaliśmy kwestionariusze do wypełnienia, które dostawał każdy z uczestników programu i z pytania na pytanie, oczywiście rozwiązywaliśmy te kwestionariusze oddzielnie, bo można oddzielnie miałam ja, kiedy coraz więcej tych pytań padało typu, jak na przykład znosisz stres, jak podchodzisz do zadań ekstremalnych, jakie są twoje fobie? Po przeczytaniu 10 pytań dotyczących, że ja już zaczęłam się zastanawiać, o co będzie chodziło w tym programie, więc na jedno z pytań odpowiedziałam, im dłużej czytam te pytania, tym bardziej zimnym potem się oblewam. Nie wiem, czy podjęłam dobrą decyzję, żeby się zgłosić do tego projektu. Dla mnie było językowy kurs, tak powiem. Przyspieszony językowy kurs. I dla mnie było bardzo dobrze. No i pierwsze w ogóle wyjście przed kamery, to no, też dla ciebie. No przed kamery tak, oczywiście. Tak zwane setki. Setki, to tego setki już. ale myślę, że to dla mnie warto było, że dużo mówię po polsku i... I testosteron nareszcie był dookoła ciebie, tak. Z chłopakami już sobie własne relacje powiązali. Poznałam oczywiście dużo fajnych z ludźmi. No. I bardzo cieszę się, nie tylko z uczestnikami i z ekipą też. No, także naprawdę same plusy. Oprócz tych siniaków i ponadrywanych mięśni, jakie mamy, to same plusy. Tego już nie musisz mówić, ale no tak trochę poturbowani wyszliśmy.